Ojciec był prawnikiem, pracował w urzędzie wojewódzkim, no, naczelnikiem wydziału. Matka nie pracowała, zajmowała się domem, dziećmi, no bo rodzina była bardzo liczna, w sumie było nas 8 dzieci. 8 września po południu naleciały samoloty niemieckie. Tak miałam wrażenie, że ludnicy niemieccy się dobrze bawili. Do chwili druga fala i po chwili trzecia fala. Rodzice uważali, że to jest miejsce bardzo niebezpieczne. Jeszcze tego samego dnia wyjechaliśmy do tłumaczy. Przyjechały kolejne z kartką do ojca, wracajcie natychmiast. No tośmy wrócili. Okazało się, że rodzice przekroczyli granicę polską. Rano się już pokazały czołgi sowieckie. To potem zaczęły się aresztowania. A potem wyrzucili nas całkiem z tego domu. Dali nam takie 2 pokoiki z ciemną kuchnią. 11 osób nas było, więc trudno się było tam zmieścić. Aż przyszła noc z 12 na 13 kwietnia. Przyszli po nas. Najpierw zrobili rewizję. Oczywiście każdy wiedział, że właśnie niczego nie szukali i nie ma co znaleźć w ogóle. Przywieźli nas na stację kolejową, wsadzili do tych mędrzych wagonów. Nas wiedzieli 2 tygodnie tam do tego Kazachstanu w strasznych warunkach. Domy robione z ziemi, więc tego robactwa w tych ścianach było moc. I potworna wszewica. Największym skarbem tam to był kijak. To były nawóz zwierzęcy wymieszane ze słomą, wysuszone i tym się paliło. Korespondencja była wtedy. Długo szły te listy. Ale oni przesłali, listy przychodziły, paczki przychodziły, pieniądze przychodziły. Listonoszem był taki dzieduszka, myśmy go nazywali, starszy człowiek. Przyjechał, dał mamie przekaz na pieniądze i powiedział, że on sobie pożyczył te pieniądze, bo ja mu był potrzebny. Ale oddał, że mają wszystko co do kopiejki oddał. Ludzie byli dobrzy. Najpierw brat wyjechał do Armentersa, więc on wyjechał parę miesięcy wcześniej. Wtedy nawet coś tam, jakieś towary się dla Polaków pokazywały. Ja dostałam sukienkę taką ładną, różową, płócienną. Szybko i w łachmanach chodził, że jeszcze kopny. W Kustanaju była szkoła, był internet. I najpierw pojechała ta ciotka, ta ciocia Janka ze mną i z Renią i Lalo. Tam się organizował transport dzieci za granicę. Ciotka pojechała do mamy jeszcze do Dawidówki, musiała mama wyrazić zgodę. Mama się rozpłakała, powiedziała, niech jadą, może przynajmniej one się uratują. One pojechały, potem mama przyjechała do Kustanaja. No i pewnego dnia, jak wróciłam z pracy, dostałam wezwanie na komisję lekarską. A po paru dniach znowu dostałam wezwanie, żeby się już stawić na dworcu kolejowym. I wtedy pierwszy raz poczułam, co to znaczy, że ludzie mówią, że tak mnie żal, że mi chyba serce pęknie. Co nie mogłam dać rady, że ja zostawiam matkę. Ja nie wiem, ona się nie rozchoruje, czy będzie miała co jeść, czy no zostaje sama z tą małą Krzysią. No przywieźli nas tam do Siemc pod Moskwą, tam się formowała ta pierwsza dywizja kościuszkowska. I ja tam zachorowałam na malarię. Tymczasem dywizja szykowała się na front z 1 września, miała iść na front i mnie chcieli zostawić. Ale ja się strasznie bałam. Człowiek się tam strasznie bał tego, żeby się nie odłączyć od swoich. No i ta pierwsza dywizja poszła na front i ten porucznik, zresztą Polak z Rosji, Bronisław Orłowski, ale bardzo przyzwoity człowiek był. I on się zgodził mnie zabrać.
Jednego dnia dostaję list od mamy i mama pisze: nie masz pojęcia, jakie mnie szczęście spotkało. Dostałam list od Stasia, jest w Teheranie, ma kontakt z Renią i z Lalą. Tylko, że to było 2 lata od jego wyjazdu. Ten list szedł 2 lata. On już wtedy był we Włoszech. Przeszedł i Palestyny, i Irak, i Egipt. Ja najbardziej z ojcem tęskniłam. Tak marzyłam o spotkaniu z ojcem. I tak sobie układałam, jak ja jemu wszystko będę opowiadać. Ojciec w tym czasie właśnie był aresztowany w listopadzie w 1944 i był zwolniony potem. To był koniec marca. No i zachorował na tyfus do szpitala i umarł. I mama już wtedy była na Ukrainie, bo rodziny wojskowe, oni przerzucili na Ukrainę z Kazachstanu. I tam doszła wiadomość bardzo szybko o aresztowaniu ojca, potem o śmierci ojca. I te wszystkie panie, te wszystkie Polki strzegły tej tajemnicy, żeby się mama nie dowiedziała, że już była w bardzo złym stanie. Była już strasznie wyniszczona, wycieńczona i tylko oglądały się, kto jedzie do Lwowa. Z Lwowa wzięła dorożkę i pojechała do wuja, do Białochorszczy, tam gdzie on był proboszczem wtedy. Była wielka radość, ale my potem jej musiałem powiedzieć, że ojciec nie żyje. I mam list, który mama napisała do mnie, pełen rozpaczy. Mama myślała, że ja nie wiem jeszcze o tym. Pisze, że jednak muszę wam donieść, że nasz najdroższy tatuś nie żyje. A ja już o tym wiedziałam, bo ja wiedziałam, że tam rodzina przyjechała do Prudnika. Jeszcze wtedy ciotka się rozpłakała i powiedziała mi. Ja pamiętam dokładnie, we mnie jego piorun strzelił. Jakiś amok mnie ogarnął, dosłownie. To było tak niespodziewane, że ani przez moment nie spodziewałam się. Ja bez przerwy tylko myślałam, że tego ojca zobaczę, że przywitam się z ojcem. I to straszne poczucie krzywdy. To, że mnie tam wywieźli, że ja tak ciężko pracowałam i chorowałam, i głodowałam, to 6. Ale to, że mnie matka tak sponiewierali, że mnie ojca tak zamordowali, tego bandytom nigdy nie zapomnę.